Hej, hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, Bartek z tej strony. Dawno mnie nie było, już co po niektórzy w komentarzach pisali, że o, 112 zdechło, pewnie glony zjadły, coś tam się poważnego wydarzyło, no ale jak widzicie, wszystko jest, dżungla amazońska, mimo usilnego mojego wycinania cotygodniowego, rośnie jak opętana. Rybków też trochę przybyło. O dziwo, zobaczcie, tutaj mam fajną, w końcu udało mi się, gdzieś tam jakieś moli się pokrzyżowały i wyszło taka oryginalna odmiana Black Molly z okrągłym ogonkiem, nie te takie księżycowe diabongi, o tak, ten tam o, właśnie co rządzi, tylko taka kruczo fajna, czarna Black Molly. Jest ich kilka, jest, ta jest taka większa, samczyk, natomiast jest jeszcze kilka samiczek mniejszych, gdzieś tam się chowają. Co jeśli chodzi o rybki, to już wam mówię, stan osobowy rybek zmniejszył się o sztuk dwie. Dwa gupiki, które jak któryś tam kolega pisał wcześniej w komentarzu, rzeczywiście trochę chorowały. Więc to tutaj nie było sensu, że tak powiem, męczyć się nad tymi rybkami, dlatego że one po prostu się wymeldowały z akwarium. Tak to wyglądało, także w tym roku stan ilościowy rybek w akwarium minus dwie sztuki, dwa gupiki. O dziwo, to były gupiki, które urodziły się z tych młodszych. No nie wiem, no tu na przykład platki, które pływają w akwarium, Sunset i platki Miki mają już prawie półtora roku, nic im się nie dzieje, także no po prostu tamte widocznie miało pecha. Przepraszam, że będę kaszlał od czasu do czasu, ale mam po prostu jakiś taki alergiczny kaszel wredny, nie mogę się tego pozbyć. Co dalej w akwarium? Co z 25, co ze 112? Powiem wam tak, zaszalałem, podmieniłem drożdże na inne niż zwykle do wimbrowni. No i niestety jak zaczęły robić, to się zdarzyła tragedia. Do 25 wlał się cały syf z drożdży. Do 112 też wlał się syf, ale tutaj nie było aż takiej tragedii, bo na czas zobaczyłem, że coś się dzieje i szybko po prostu wszystko rozłączyłem, wyciągnąłem z wody. Natomiast no 25 się zagazowała, tam po prostu, no na razie wam nie pokażę, jak to wygląda, bo to akwarium jest w stanie agonalnym w tym momencie, znaczy o tak, roślinki rosną, bo woda była drastyczna wymiana, praktycznie 80% przez 2 dni była podmieniana woda, żeby się tego syfu pozbyć. Z racji tego, że tam też nie ma filtra zewnętrznego, tylko jest ten jeden mały wewnętrzny. Natomiast tutaj roślinki sobie poradziły. Poradziły sobie pewnie też bakterie, które dolałem od razu, więc tego syfu za dużo nie było. I jakoś sobie tutaj to wszystko pofunkcjonowało. Oczywiście trochę krasnali wyszło, szczególnie dostał tutaj Echinodorus Red Devil, który mimo wszystko, jak widzicie, potwór z niego się zrobił, proszę bardzo. Gdzieś tam jeszcze przy korzeniu są jakieś pojedyncze krasnale, ale to muszę się do nich najpierw dokopać, żeby je stamtąd wyciągnąć. Jak wygląda reszta roślinek? Jak widzicie, wszystko pięknie, ładnie rośnie, w szczególności Cecily Flora, która częściowo się tam zaczęła wybarwiać u góry, ale jeszcze nad tym pracuję, żeby ją wybarwić. O dziwo, wtedy jak na początku akwarium startowałem, to nie było problemu, ona była aż wręcz różowa, fioletowa. Ale myślę, że to jest też kwestia tego, że te sadzonki były no, wielokrotnie przecinane, szczyty były wsadzane i tak dalej, i po prostu podejrzewam, że bez nowej roślinki, stricte takiej od zera wyhodowanej, ciężko będzie tutaj cokolwiek zrobić. No ale rośnie sobie ładnie. Ludwigia Mini Super Red, jak widzicie, badyle, Red Devil już wspomniałem, super, Kabomba,
fantastycznie się wybarwia na wszelakie kolory różowo-brązowe, jakieś tam fiolety, myriophyllum, aquaticum tak samo się wybarwia. W ogóle to rośnie u mnie jak zielsko, tam niektórzy narzekają, że o, u mnie myriophyllum nie rośnie, czy tam umbrozum nie rośnie. No ja akurat nie mogę narzekać, za to jak widzicie nie mogę cały czas sobie wybarwić Ludwigi Mini Super Red na taki czerwony, jaki bym chciał. Ludwigia SP Green szaleje, Ludwigia ta rubinowa SP Rubin też tam w tyle jest, szaleje. Ja po prostu wywaliłem prawie cały worek na śmieci tych roślin, przyciąłem je do zera i po dwóch tygodniach znowu chaszczę. No ręki mi trochę opadają, bo no kurczę, nie mam za bardzo czasu, żeby podejść tak na spokojnie do tego akwarium, żeby to wszystko, że tak powiem, tutaj jakoś poukładać, jakoś poprzesadzać znowu. No nie chce mi się tak za bardzo. Heniek duży rośnie, Hediotis salzmani, tego to w ogóle jest teraz dużo, wszędzie to mi rośnie, tutaj z przodu jako trawnik miał być. Tam gdzieś za tym umbrozum z tyłu tego mnóstwo jest, między Ludwigią, między tym, nie wiem co to jest za roślinka, ktoś mi napisał, że to jest Pogonstemon octopus, to ta trawka taka fajna, jeszcze wam zaraz z góry pokażę, jak możecie potwierdzić bądź też zaprzeczyć, byłbym bardzo wdzięczny. Tam gdzieś jeszcze alternatory się przebijają, to też wam z górki za chwilę pokażę. I co jeszcze, Bacopa carolinara, po prostu zielsko. Mam tego tyle, że to się nie dzieje, po prostu rozgałęzia się i to od jednej gałązki potrafią, od jednego takiego, od jednej takiej no, sadzonki potrafi po kilkanaście pędów po prostu iść i tego, i to tak u mnie rośnie po prostu ta bakopa, że to się nie dzieje, nie? No i co tutaj jeszcze? Jakiś mech tam sobie rośnie na kamieniu, także tutaj też to spoko wygląda. W ogóle jeżeli chodzi o nitki, nitek nie ma, tak, także tak kiedyś można było przejechać sobie palcami między roślinami bądź też ołówkiem i wyciągnąć całą chmarę nitek, jakiś, nie wiem, waty, czegokolwiek, nie stwierdzam, od jakichś 3-4 miesięcy, powiem szczerze, nie stwierdzam, także to co było zdechło, więcej się nie pojawiło. Parametry NO3 mniej więcej na poziomie 20-25 ppm, bo tutaj się obsada rybek zwiększyła. PO4 gdzieś na poziomie 1 do 1,5. Jak widzicie, nic się nie dzieje. Reszta parametrów to tam powiem szczerze, że to mało istotna. CA gdzieś jest w granicach 40, potas w granicach około 50, magnez około 20-25, tak to mniej więcej wygląda. pH stale się utrzymuje w przedziale. Jest to taki przedział między 6,7 a 6,8, raz jest 6,7, raz jest 6,8, czasami 6,6 podejdzie. KH jest na poziomie 6, GH na poziomie około 10-11, tak mniej więcej to wygląda. Jak widzicie, rybki szaleją, w szczególności, o proszę bardzo, molinezję. Te czarne dziabongi to po prostu, w szczególności o ten tutaj, który tam widzę, że rządzi, szef wszystkich szefów. Rybki czują się świetnie, neonki sobie pływają, chociaż jak widzicie, no miejsca trochę mają mało, nie, bo to teraz naprawdę się taka dżungla zrobiła, że po prostu się nie dzieje. No i jak wspomniałem, nitków zero, szyby czasami pylą, jak podaje mikro, ale to po prostu kwestia tego, że ja leję to na oko, nie? Nie liczę tego jakoś tak stricte, żeby zaraz tak jak wszyscy liczą kalkulatorami, no po prostu no nie mam jeszcze w tym momencie czasu na to, ale obiecuję wam, że jeszcze zrobimy coś z tego akwarium. Najważniejsze, że wszystko żyje, że rośliny się rozwijają, że chociażby te alternatory, tam pięknie czerwone te alternatory,
Tu jest Polygnum São Paulo, też się super fajnie wybarwia. No i trzymajmy kciuki, żeby to szło w bardzo dobrą stronę. Tam jest jeszcze mnóstwo innych roślin. Jest i gdzieś tam sesliflora, kabomba już mówiłem, oktopus, tam jest jeszcze jakaś ta roślinka taka śmieszna, którą też mi ktoś kiedyś pisał, ale nie zapamiętałem, jak to się nazywa. To też rośnie tak po prostu na potęgę. O, teraz mi fajnie złapało światło, prawdziwy kolor. No i tej Ludwigi Mini Super Red też jest dosyć dużo. No, także nie narzekam na rośliny, glonów nie ma, czysto, ładnie, pięknie. Szyby pylą bardzo, bardzo rzadko, ale tak jak już wspomniałem, przy większej dawce mikro, jak tak po prostu na oko siknę jedną dawkę za dużo, to by z reguły na drugi dzień szyby są lekko przypylone, ale mówię, to nie jest takie pylenie, że od razu wychodzą źrenice punktowe. Na liściach też nie jestem w stanie tego zauważyć, poza tym, co wyszło po wylewie wywaru drożdżowego do akwarium. No niestety, jak wiecie, człowiek nieomylny. Czasami zdarzają się różne dziwne rzeczy w akwariach. Dobrze, że u mnie skończyło się na tym, tylko że wyszło parę krasnali i po prostu gdzieś tam, gdzie niegdzie nalot zielony na listkach. Ale to, jak widzicie, to już wszystko wraca z powrotem do normy. Także ja się cieszę, bo to akwarium w tym momencie, ono już będzie miało ponad 360 dni na ziemi ogrodowej. Jak sobie przypomnicie moje filmiki z początku, to pierwsze pół roku to była non-stop walka z krasnalami, walka z zielenicami, następne pół roku praktycznie, aż do listopada, po czym nagle nastąpił zwrot, przełom, wszystko zaczęło, że tak powiem, wszystkie glony zaczęły po prostu padać i to dosłownie padać na masowo. Szczególnie było to widać na nitkach zielonych, na zielenicach i nitkach, które po prostu można było wyławiać garściami, tak jak ołówkiem się nawijało niteczki na ołówek, tak można było zanurzyć rękę i wyciągnąć całe po prostu takie siano już zdechłych, białych glonów, które po prostu no, siłą rzeczy, że tak powiem, wymeldowały się z akwarium ku mojej radości i uciesze. I powiem szczerze, że też to było spowodowane między innymi, bo ostatnio też jest taka dosyć, powiedzmy, wojna w cudzysłowie na YouTubach i forach, że zjeżdżanie z parametrami makro do minimum to jest złe i tak dalej. Owszem, jeżeli ktoś ma podłoże jałowe typu żwir, przypuśćmy sami i tak dalej, i zjeżdża na minimum, no to musi mieć, powiem szczerze, bardzo duże doświadczenie, żeby nie dopuścić sobie do wyjścia wybicia sinic. Natomiast ja mam tutaj ziemię ogrodową, która jest mimo upływu roku czasu wciąż bardzo bogata w substancje odżywcze, więc nawet jeżeli ja zmierzyłem, że miałem zero, że tak powiem, tego fosforu w wodzie i to NO5 było naturalnie utrzymywało się na 5 ppmów, i to nie jest tak, że 5 ppmów była cały czas, tak? No bo weźcie sobie pod uwagę, że w tym akwarium pływało około 50 rybek, tak? I jeżeli ja robiłem test raz w tygodniu i cały czas było to 5 ppmów, to znaczy, że te rybki, co wszystko narobiły do wody, rośliny to zjadły, tak? Także to nie było na tej zasadzie, że ja sobie utrzymuję dawki, powiedzmy, głodowe w cudzysłowie na 5 ppmach i więcej nie leje, tak? No, przepraszam bardzo, rybki robiły, za wyrażenie, rybki robiły, a roślinki zjadały, co tylko potwierdziło fakt, że cały jak gdyby obwód został zamknięty, tak? Cały cykl azotowy, tak? Czyli to, co narobiły rybki, zjadły roślinki i resztę wcięły ślimaki albo krewetki, i do widzenia, tak? Także no, nie ma tutaj co się doszukiwać jakiegoś drugiego dna. Tak po prostu było i tyle. Natomiast jeżeli chodzi o PO4, no to pobrałem sobie przez gazę wodę z
z głębi żwiru. No i tam wyszło, że tego fosforu tam było na 1,5. Także w wodzie nie było nic, a w glebie było 1,5. Także też to w jakiś sposób mówi za siebie, tak? I mówię, zaznaczam jeszcze raz, ziemia ogrodowa, tak? Więc ziemia ogrodowa nie wybacza błędów, jeżeli robimy jakieś drastyczne błędy, typu na przykład wyrywamy roślinki z korzeniami, robimy syf w wodzie, no to wtedy niestety, ale zielenice łubu, tak? Natomiast jeżeli chodzi o zachowanie tych takich niskich parametrów NPK, mi się wydaje, że tutaj ziemia ogrodowa daje o wiele lepszą tolerancję niż, no wiadomo, podłoże jałowe, tak? No przy tym jałowym to powiem szczerze, że siadłbym chyba już raczej na tyłek, wziął ten kalkulator i dokładnie policzył, jakie dawki tygodniowe podawać, żeby wszystko było ładnie, pięknie, ale to jest, że tak powiem, akwarystyka na wyższym poziomie. Jeszcze ja nie czuję się na tyle, żeby się takich rzeczy podejmować. No, ale wszystko przede mną, tak? Okej, to jeszcze Wam pokażę tylko z góry, jak to wszystko wygląda, bo zaraz może mi się film skończyć, miejsce na komórce. Także jak sobie zobaczycie, proszę bardzo, tutaj mamy Kabombę, mamy tutaj São Paulo, tam Alternatera od spodu idzie sobie bardzo ładna, Ludwigia SP Green, tam są gdzieś jeszcze pełzacze, tam są gdzieś pełzacze, tutaj widzicie wszystko ładnie, pięknie. Proszę bardzo, Ludwigia Mini, Ludwigia Rubinowa, tam gdzieś jakiś Hediotis się przebija. No tutaj, o, zobaczcie, całe masy Bakopy Carolinare. Także zobaczcie sobie, jak te roślinki wyglądają, one są super zdrowe, a ja nie mam co z tym robić, no. O, i tu jest właśnie ta trawka, jakby ktoś mi mógł ewentualnie potwierdzić, czy to jest ten oktopus, czy nie jest to ten oktopus, jak to tam to by nazwał, będę bardzo wdzięczny. Bakopy oczywiście od groma i zobaczcie, też się pięknie wybarwia, że tak powiem. Ciekawe, jak wyjdzie z akwarium, czy rzeczywiście zakwitną jej kwiatki, jestem tego ciekawy, zobaczymy. Tam, jak widzimy, jeszcze Cecily Flora sobie rośnie. No, także no nieźle, powiem Wam szczerze, ja jestem zadowolony, to sobie wszystko rośnie, minimum, że tak powiem, mojego zaangażowania, akwarium praktycznie, że tak powiem, samowystarczalne, samo się serwisuje, ja tylko dolewam wody, od czasu do czasu zrobię podmianę, jakiś nawóz wszczyknę i to jest wszystko z mojej strony. Także jak widzicie, tak to na tą chwilę wygląda. Jest ładnie, jest pięknie, a ja się z Wami żegnam tymczasem i zapraszam na mój kolejny filmik. Zachęcam do komentowania, wyrażenia swoich opinii, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. No i co? Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!